No witam serdecznie, o tym co wydarzyło się wczoraj chyba chciałbym szybko zapomnieć. No i mamy Dragon Orb, stary, no i tak z takimi skrzynkami, stary, to ja mogę zapominać tutaj o dniach powszednich, że tak powiem. Jezus Maria, co za zaczęcie w ogóle. Chciałem tak na spokojnie się tutaj przywitać, powiedzieć, kurczę, że wczoraj na te skrzynki Ruby tak no, no niby coś tam na koniec sypnęło, no ale tak to generalnie no dosyć przeciętnie było. Ale no wow, no po prostu wow, no tutaj nie mogę już chyba z tego słowa powiedzieć na ten film dzisiejszy, no chyba, że jakąś mega amatorkę odstawię, no bo Dragon Ore już tutaj w pierwszej skrzyni, stary, no i mamy tu 26 koła, a WP Dragon Lore, Huntsman Lore jeszcze, no sprzedajemy, stary, to wszystko i możemy tak to kontynuować dalszy opening. Generalnie grałem sobie trochę poza odcinkiem, no nie będę tutaj was okłamywał, więc no troszkę tutaj mój balans się pomniejszył. No ale tutaj ta Dragon Lorka, no naprawdę, no zaczynamy fantastycznie, tak? No te skrzynki Ruby nas wczoraj trochę zripowały, ale odpuścimy je sobie dzisiaj i zrobimy oczywiście kolejny odcinek. Tak jak wam mówiłem, zrobimy sobie taką miniserię, gdzie każdą skrzynkę będziemy otwierać sobie po kolei. No za nami już szafiry, za nami już Ruby, no to pisz w komentarzu co teraz, bo mamy tutaj jeszcze do wyboru Emeralda, mamy Black Pearl i oczywiście tutaj skrzynka Doppler z skinami oczywiście Doppler, więc daj znać oczywiście w komentarzu. Zaczynamy bitewkę taką i to niech będzie hasło konkursowe. Dzisiaj hasło konkursowe tak na początku filmu. Są to skrzynki nowe, nie jest to jeszcze test stricte tej skrzynki, więc będzie taki odcinek na pewno, więc po prostu go wyczekujcie. No zobaczmy, zaczynamy tutaj z Dopplerkiem Face 1, 1000 zł, 1300 jest ta nawaja. Oczywiście jak chcesz wygrać skina, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, no oglądaj oczywiście film do końca, wbijaj na Discorda i użyj koniecznie kodu Croxy, stary, to jest najważniejsza rzecz pod słońcem. Jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, to wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź kliknie sobie oczywiście magiczny plusik i wpiszesz tutaj kodzik Croxy przez 2x, jak chcesz oczywiście otrzymać skrzynkę na start za free i 10% więcej do każdej wpłaty, kodu możesz używać dowoli, a jak używasz kodu, możesz sobie wygrać oczywiście kosę, Huntsman rękodzieło, jest to konkurs dla osób, które wpłacają z kodem Croxy, więc jak wpłacasz, wyślij oczywiście nagranie na Discorda, że wpłacasz, no i każde 2 złote wpłacone to jeden bonus respektu. Im więcej zbierzesz, tym oczywiście większa szansa na wygraną. Konkurs trwa tam chyba do 20 lipca, zobacz sobie datę dokładnie na Discordzie, bo nie chcę Farmazona sprzedać. No i oczywiście każdy dostaje gwarantowaną rangę w postaci oczywiście nagrody takiej gwarantowanej. Więc zapraszam serdecznie do wzięcia udziału. Sia Ametyst, no generalnie tutaj widzę CSGO Skins idzie w taki właśnie klimat takich kamieni szlachetnych trochę, bo ja bardzo lubię takie rzeczy, takie tematy. No i tutaj mam skrzynkę Ametyst z Gemstone. No to jaka kolejna tutaj będzie? Skrzynka jakaś kryształowa, pryzmatyczna, tak mówię sobie. Na te skrzynki właśnie, te z tymi szafierami i tak dalej. No zobaczmy, jak tutaj się spisze to otwarcie. No dawno tych ametystów nie otwierałem, no bo mówię, kurczę, no dla widza specjalnie się skupiłem na tamtych skrzynkach właśnie pryzmatycznych i... No i kurczę, odpuściłem trochę te inne skrzynki na CSGO Skinsie. No nie powiem, że poza odcinkiem sobie nie zakręcę, no bo czasem sobie zakręcę. No ale na filmie tak stricte, no to dawno, że tak powiem, te skrzynki były otwierane. No i no, powrót do nich. Ojejku, czekaj, czekaj, czekaj! Dzień dobry, Faktoryniu! Faktoryniu! Uhuhu! No powiem tak, ja już myślałem, że to jest battle spisana na straty. No ale fantastyczne tutaj rozdanie zostało zapodane przez skrzynkę Ametyst, więc no liczymy oczywiście. Ojejku, ty czekaj, 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 bo oj! Oj! No, nie fajnie się robi. Jest to Emerald, no ale dalej mamy tutaj przewagę 5 koła. No nie wiem, jaki nóż by musiał spaść, żeby tutaj mój oponent aż taką przewagę nade mną zyskał. To jest 5000 przewagi, no to stary, to się nie może nic złego wydarzyć. Ostatnio synia, dzień dobry! No i to jest numer uno! To jest numer uno! Pisaliście w komentarzu, śmialiście się! Śmialiście się ze mnie! Z tego, co się wydarzyło na poprzednim filmie. No i kto się teraz śmiać może, stary? Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni! No widzisz? Nigdy się nie wolno z wuja śmiać! Dobra, robimy taką battle. Skrzynka z Dragon Lorem 1%, tak żeby dyszka była. No i tutaj mamy pięknie oczywiście 3%. Sztuka oczywiście 7, 1, 1%. No i zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. Bota i Samo nam tutaj wylosowało i on będzie moim oponentem w tej bitwie. Generalnie dzisiaj bardzo wcześnie film nagrywam, nie pamiętam kiedy ostatni raz tak wcześnie film nagrywałem, bo jest godzina 10:25, wyobraź sobie. Ale no jak powiesz i pochwalisz w komentarzu, że wow, Kroko, jak ty wcześniej zacząłeś wstawać. No naprawdę, no, no gratuluję, chapeau bas.
No jeszcze się nie kłap. Więc tutaj... Tak, tak, tak bywa, stary. No ale generalnie, dzisiaj mogę sobie pospać, bo euro się zaczyna dopiero 21. Ja naprawdę, ja, moje życie ostatnio jest uzależnione od euro, stary. Jeszcze wyobraź sobie, że w nocy oglądałem, znaczy oglądałem, dnem na stronie, że tak powiem, bukmacherskiej, jak sobie Meksyk radzi w Copa America, który oczywiście, no nie powiem, że był na kuponie, ale nie powiem, że nie było go też. To tak może to tutaj ujmijmy. No i Meksyk wygrał 1-0, więc zajebiście. No ale dzisiaj jeszcze dwa meczyki o godzinie 21, więc zobaczymy. No jak wejdą, no to kupon siedzi. Ale kurczę, szczerze wam powiem, no dzisiaj grałem Niemcy ze Szwajcarią. No i kwestia jest taka, że Niemcy mają już gwarantowane wyjście z grupy. No a Szwajcarzy w sumie też. Tylko właśnie to jest chyba pytanie, czy wyjdą z tego drugiego miejsca, czy to jest z pierwszego? Coś takiego. No jeżeli Niemcy przegrają, no to spadają wtedy na drugie miejsce. No i teraz ta kwestia jest, czy Niemcy chcieliby faktycznie u siebie, no u siebie w Niemczech, tak? Że tak powiem, odstawić taką amatorkę i przegrać ten ostatni mecz, żeby wyjść z drugiego miejsca. No bo wiesz, grasz przed swoją publicznością, to raczej byś chciał z pierwszego wyjść, nie? I pokazać, że tak powiem, wszystko. No a tutaj tak naprawdę, no może się wydarzyć wszystko i te, wiesz, hamulce mogą być troszkę poluzowane, że wiesz, no... No mamy pewny awans, tak? No to po co się też, tak powiem, starać? No ale kurczę, no mam nadzieję, że tutaj Niemcy jednak wygrają ze Szwajcarami. Ale Szwajcaria też mocny zespół, tak? Ale tam generalnie będzie się fajnie toczyć bitwa w ogóle o wyjście, bo tam chyba Szkocja, z tego co pamiętam, z Węgrami. Nie? Ale w ogóle ciekawostka, że dwa ostatnie mecze w Lidze Narodów, Szwajcarii i Niemczech, oba kończyły się remisem. Jeden kończył się 3-3. Drugi kończył się 1-1, no więc mam nadzieję, że tutaj Niemcy, no jednak, no jako już jest to euro, które rozgrywane jest na Niemczech, no to mam nadzieję, że tutaj ugrają, tak? A jeśli chodzi o drugi mecz, to totalnie nie miałem pomysłu właśnie o ten Węgry-Szkocja. No Węgry w ostatnich iluś tam meczach o stawkę nie zachowali ani razu czystego kąta, więc no w teorii bramka Szkocji, tak? No ale kurczę, no nie wiem, no nie mam pomysłu totalnie, jeśli chodzi o ten mecz, więc wrzuciłem... Po prostu strzały Szoboszlaja powyżej 0,5. Więc no takie fajne podbicie trochę, ponad 7,50. Tylko właśnie w pierwszym chyba meczu, albo drugim, nie pamiętam którym, miał 0 strzałów celnych, tak? Więc w którymś miał jeden równo, więc no mam nadzieję, że teraz też będzie ten mecz, gdzie ten jeden strzał celny chociaż będzie miał. I kupon już wejdzie, tak? Ostatnio, jak wam mówiłem o, że tak powiem, moich kuponowych tutaj zmaganiach, że wtedy Szwajcaria grała właśnie ze Szkocją i powiedziałem, że jeżeli będą dwie bramki tam co najmniej, to możecie mi pogratulować wygranego kuponu. No i tam widziałem, że gratulujecie, więc dziękuję serdecznie. Już to przegrałem. Już to przegrałem, ale... oj, tutaj kliknąłem sobie w system uczciwości, no bo takiego też jest. Możesz sobie zweryfikować, że tutaj nic nie jest podkręcone i tak dalej, nie? No ale wracając, no kupon, że tak powiem, kuponował, no generalnie fajny dzień wtedy miałem, bardzo fajnie na plus, ale no nieważne stary, nieważne, okej? Okay? Skupmy się na otwieraniu skrzyny, bo w tym jestem najlepszy, tak? I proszę tutaj, że tak powiem, nawet tego nie kwestionować. Jeżeli tą bitwę przegram, no to jest mocna lipa, tak? 30 tysięcy mi zostanie, no biorąc pod uwagę to, ile miałem po odcinku z Szafirami, no... To jest regres mocny. No ale zobaczmy, no jeżeli tu jakaś dragonlorka wejdzie. W ogóle tamta bitwa, gdzie chyba 15 tysięcy kosztowała, albo 10, nie dała mi żadnej dragonlorki, więc jest mi bardzo smutno. Mam nadzieję, że teraz uda mi się to odbić. Mimo iż jedną dragonlorkę już trafiłem na tym filmie, no to... No, nigdy za wiele, tak? Nigdy za wiele tutaj, że tak powiem, AWP dragonlore. No zobaczmy, czy uda nam się w końcu dropnąć. No to jest moja reakcja w tym momencie, no to co się dzieje. No to naklejki 7 zł łącznie, warte w moim ekwipunku. Baby lore, no to chyba nie jest lore, którą chcemy trafić, tak? Zobaczmy, jeszcze dwie szanse. Nie, to jest naprawdę. Nie dość, że ta nic nie dała, poprzednia też nic nie dała. No naprawdę jestem w szoku, co tu się odstawia. Próbujemy jeszcze raz, no to jest podejście ostatnie, do 3 razy sztuka. Trzy oczywiście, które nic nie weszły, tak? No bo pierwsza bitwa, no to wiadomo, że tam akurat się troszkę poszczęściło i no już w pierwszym otwarciu ta WP Dragon Lore spadła. No tutaj niestety już nie będziemy mogli powtórzyć tego sukcesu i w pierwszej szczyni tej Dragon Lorki niestety nie ma. No tutaj przeleciała, no ja nie mogę. No próbujemy dalej. 6 skrzynek jeszcze przed nami. Nie ukrywam, że to jest bitwa,
no, must have tak naprawdę do zgarnięcia, bo jeżeli jej nie zgarniemy, no to... No, ten budżet nam się zmniejszy, a nie ukrywam, żeby testować te skrzynki Emerald i Black Pearl, no to troszkę budżet się przyda, tak? Te skrzynki są naprawdę, no, mocne. Naprawdę są mocne, kosztują sporo, no ale to, jakie skiny tam do trafienia są, stare, no to wydaje mi się, że rekompensuje nam to, jeżeli oczywiście uda nam się trafić. No widzieliście, ile mi się udało wyciągnąć ze skrzynki Szafir. Z Ruby niestety było trochę gorzej, no ale gorszy dzień, tak? Gorszy dzień. No dzisiaj zaczęliśmy dobrze, ale no... No mówię, no... Coś się złego tutaj zaczyna dziać, dlatego no... Spróbujmy. 9 skrzynek Szafir. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. To jest skrzynka, która tak nam dała... zarobić w tym właśnie pierwszym filmie z testu tych skrzynek. Znaczy, pierwszy to w teorii był film, gdzie w ogóle testowaliśmy wszystkie te skrzynki, gdzie wrzuciłem to po prostu do jednej battle wszystko, wszystkie te skrzynki. O, dzień dobry, Stiletto! Okej, jest to 14 koła, jest to bitwa na plus, tak? Jest to no, jak najbardziej tutaj bitwa na plus, więc okej, jest naprawdę sympatycznie. Jeszcze sporo skrzyń przed nami. No i generalnie, no, wrzuciłem wszystkie bitwy, znaczy wszystkie te skrzynki do tak naprawdę jednej bitwy. I zrobiliśmy chyba kilka bitew, no bo niestety no budżet nam nie pozwalał na więcej. No bo mówię, te skrzynki naprawdę, żeby stać się wszystkie, no to troszkę wydać trzeba, tak? No i tam chyba po jednej w ogóle wrzucałem właśnie jednej Szafir, jednej Ruby i tak dalej. No więcej tych Dopplerów wrzuciłem, bo są najtańsze, tak? No a tutaj no już nie ma miękkiej gry. Już nie ma miękkiej gry, no tutaj nam zwracają oczywiście tylko te noże. Jeśli wypadnie cokolwiek innego, no to jest to naprawdę minus gruby, jak sam pan prowadzący, tak? Zobaczmy, no niestety, znaczy no niestety, no jest to 15 koła, jest 6 koła na plus z takiej bitwy. No ale biorąc pod uwagę to, ile mieliśmy i ile przegraliśmy, no to jest lekutki niedosyt. Zjadę sobie na tę skrzynkę, otworzę ją sobie, no musicie, to będzie 3500 kosztować, nie? No właśnie, to nie za dużo, bo co za dużo to niezdrowo, ale kilka otwarć sobie mogę chyba spróbować. Ostatnie leć teraz. Ja mamy wód. Oj, panie prowadzący, co pan zrobił? Nie, no my mieli... No nie, no to się nie może. Nie, no. Ja nie wierzę, że tyle czasu zbierałem to. Tyle czasu zbierałem te skiny. I to się wszystko zakończy w jednym tym. Dobra, stawiam wszystko na jedną kartę. No, jeżeli teraz się nie uda, to pozostanie mi chyba tylko, nie wiem, pójść i się popłakać. Zobaczmy. 7 skrzynek za UP Dragon Lore. No. Żeby chociaż jedna spadła, jeżeli spadnie Factorium, to w ogóle jesteśmy zarobasy potężnie. No ale no field tested nawet jakieś. Battlescare to 20 koła. Wellworn, nie mam pojęcia. No ale field tested już by nas naprawdę ładnie ustawiło. Proszę, skrzynka z AWP Dragon Lore. To się nie może tak zakończyć. No ja już mówiłem przecież ostatnio, że no mam chyba teraz budżet na... Łohoho! A tutaj budżet znowu się skończy po 2-3 dniach, stary, to tak nie może być! Tak nie może być! 1389. Jest to flip night lore, no ale nie po to przyszliśmy. Dwie ostatnie skrzynki, w tym jedna niestety tylko 1%. No ale na tym 1% się już nieraz się udawało i ja to nieraz pokazywałem. No jeżeli teraz się dostaniemy, to nawet ten flip night nam tutaj nie pomoże. I ostatnia skrzynka. To by nic nie dało, tak? To już jest koniec. Możemy iść.